Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę zajmował się przedłużaniem tej bednarki do rozdzielnicy. Także zapraszam do oglądania. Okej, więc dzisiaj w końcu będę mógł przedłużyć tą bednarkę. A potrzebuję to zrobić, żeby zachować odpowiednią odległość między uziomem otokowym, który tutaj wchodzi do domu, a ochronnikiem przepięć, który będzie tutaj w tej rozdzielnicy. Tak, gdzieś na pierwszej szynie zostanie zamocowany właśnie ten ochronnik przepięć. Tutaj mam, jak widzicie, wnękę do wprowadzenia jakichś tam przewodów czy czegoś tam, ale tu akurat zostanie wprowadzona bednarka. No i tutaj sobie tak kiedyś wymyśliłem, jak to zrobić, żeby było w porządku, żeby jakoś nie szpeciło strasznie, i wymyśliłem tylko tyle w sumie, że bednarka sobie pójdzie tutaj po ścianie na tej wysokości. To jest wysokość pod pralką, także pralka i suszarka zakryją tą bednarkę, a tutaj z boku, no, ona będzie tam może trochę widoczna, bo pralka stanie sobie obok. I tutaj pod kątem, to się jeszcze jakoś tam wyrówna w przyszłości, i tutaj pod kątem ona sobie wejdzie w ścianę, tutaj z karton gipsu w zabudowę, i zostanie przedłużona tutaj w pionie do góry. Także sobie to tak wymyśliłem. Mam takie uchwyty do bednarki, które się mocuje do ściany na kołki. Także będę chciał je wykorzystać. Mam nadzieję, że to będzie w porządku się trzymało, bo te specjalnie są do bednarki. I co? Będziemy wyginać ten kawałek bednarki, skręcać go na śruby. Pokażę Wam, kupiłem taką fajną podkładkę do skręcania, ale to pokażę Wam, jak mi się uda ją wyprostować, tą bednarkę. Będzie ona skręcona na śrubę M10, nierdzewną. Tam dzięki wszystkim za komentarze odnośnie tej bednarki. No i tak właśnie to zrobimy, tak? Także teraz pójdziemy sobie tutaj. To jest bednarka, która mi została z pracy nad uziomem otokowym. Jej jest trochę więcej, tu chyba jest 3,5 metra. Jakoś tak. Więc w zupełności wystarczy, bo ja muszę tam jakoś 2,5 metra chyba przedłużyć. Także tutaj pożyczyłem sobie od kolegi taką giętarkę, którą on używa do wyginania prętów na budowie, jak już są zalane w betonie. Częściowo przynajmniej, no to tak do starterów, tak, żeby sobie starter złapać i wygiąć. A ja będę używał tego do prostowania bednarki, żeby wstępnie ją naprostować, potem żeby ją przy ścianie zgiąć w 90 stopni, jak najostrzej się da. No i dalej zobaczymy. Dobra, lecimy. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Something more, take a chance.
Tak, będzie przeprowadzona bednarka nad rurą kanalizacyjną, żebym w nią przypadkiem nie trafił. Tutaj woda do tego pomieszczenia będzie wchodziła dołem. Tak jak widzicie, jest dużo poniżej tutaj tego poziomu. I już sobie pomierzyłem wszystko. Tu mam 140 kilka centymetrów, plus tam dałem zapas z prawej strony, żeby trochę wystawało. Tutaj mamy 60 cm i bednarka wejdzie sobie pod kątem. Czyli tak jak się pewnie domyślacie, będzie tutaj dziura w ścianie, to znaczy to będzie tak wygładzone i tutaj będzie jakoś tam zaprawione, żeby ta dziura nie była taka wielka. Raczej będzie coś minimalnego. Być może się to kiedyś zasłoni z tej strony, a być może się tak zostawi. Tutaj zostanie wygięta ta bednarka i też ją tutaj połączę. No, także tutaj mam 30 cm około i w górę tak samo. Także teraz wyznaczyć to na bednarce i można zacząć giąć. Udało mi się elegancko wyprostować bednarkę. Na płasko leży fajnie. Już tutaj zaznaczyłem gięcia. A resztę się odetnie, ale to później, nie chcę tego teraz odcinać. Będzie. Pierwszy fragment jest ok. Ok. Idziemy mierzyć dalej. No i co? Coś takiego, nie? Czyli będzie w porządku. Tam troszkę podciąć. Już widzę dokąd. Mam linię wyznaczoną. Może być. I jeszcze troszkę ekstra. Nie, tak będzie dobrze. No już fajnie pod ten podejdzie. Pod tam pod rozdzielnicę. Także to będzie w porządku. No inaczej nie wymyślę, niestety. Nie pomyślałem o tym wtedy, nie byłem świadom, że musi być ten przewód, znaczy ochronnik przepięć jak najbliżej uziomu, także tej szyny wyrównawczej, także no musi tak zostać. No i dobra, jedziemy dalej. Trzeba przygotować kołki, te uchwyty. Będzie można zamontować. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself
okay. People like can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself. Dobra, pokażę wam, jak ja to będę skręcał. Mam tutaj śrubę 10, taką podkładkę większą, żeby tam tutaj o sobie włożyć. I teraz tak, myślałem, żeby użyć tej podkładki tutaj, ale pogadałem sobie z panem ze sklepu, z panem ze sklepu ze Szczecina i polecił mi użyć takiej podkładki, to się nazywa Nordlock. Ta podkładka i ona jest taka jakby samozaciskowa. Na stronie Nordlocka możecie zobaczyć film z porównania z testów różnych podkładek, jak one się zachowują, i ta po prostu podkładka, ona jest nie do poluzowania. W razie jakichś tam wibracji czy jakichś takich dynamicznych sił zaaplikowanych na śrubę, no to jest, widziałem, fajna taka rzecz i postanowiłem, że tutaj na tym połączeniu i na tamtym połączeniu właśnie użyję tej podkładki, takiej samozaciskowej. Tu nie będzie widać na filmie, ale może wam wrzucę jakiś obrazek. Ona ma takie ząbki i po prostu jak zaczynacie dokręcać śrubę, to to się zakleszcza samo w sobie i to już trzyma, po prostu to nie puszcza tutaj tego, nie? Tego połączenia. I to się używa w miejscach, gdzie nie wolno spawać. Także tam, gdzie nie da się spawać, tam wtedy wchodzi ta, jest zastosowana ta podkładka, i to na przykład jest w kolejnictwie, w jakichś częściach lokomotyw, gdzieś tam skręcone w okolicy kół. Także właśnie ja tutaj postanowiłem to użyć i taka podkładka kosztuje 6 zł jedna, no także trochę kosztuje. Dobra, no i co, no ja to użyję po prostu tutaj, cyk, o, cyk. I tak. I nakrętka. Ok, zaraz sobie dokręcę. Przygotowałem sobie dwa otwory w razie czego, żeby już tutaj mieć troszkę łatwiej. Widziałem, że są takie tulejki oczkowe na 16 mm kwadrat, a oczko mają na śrubę 6. Także takie coś sobie przygotowałem, dwie w razie czego, dwa otwory. Mam już skręcone na dwie śruby, tu jedna i na końcu druga. Już sobie tutaj przyciąłem. Zostawiłem 5-centymetrowe zapasy. Myślę, że w zupełności to wystarczy. I tak tutaj nic nie będę przyłączał. A jeśli już, to i tak na śrubę jest miejsce w razie czego, żeby coś tam dorobić. Ale raczej nie sądzę. No i tak jak widzicie, tutaj muszę też zamocować tutaj właśnie szynę wyrównawczą.
No i co? Myślę, że nie jest najgorzej, co? Jak myślicie? Wydaje mi się, że jest spoko. No tak jak mówię, tutaj przyjdzie pralka, tutaj przyjdzie suszarka. Tu będą jakieś rury szły jeszcze, ale to wszystko się ominie. I to nie powinno przeszkadzać. Jedyne co, to będzie widać tutaj bednarkę z lewej strony, jak się będzie wchodziło do pomieszczenia. Ale to też nie jest tam jakaś tragedia. Wiadomo, no źle to obmyśliłem wtedy, kiedyś tam nie wiedziałem, że to w ten sposób i w sumie też mi nikt o tym nie powiedział, że bednarka musi być blisko, a w projekcie moim od projektu domu też jakby nic takiego nie było wyszczególnionego, tylko po prostu, że tutaj ma być właśnie szyna wyrównawcza, a tutaj rozdzielnica, więc jakby elektrykowi to nie przeszkadzało, że to jest 250 cm. Także teraz będzie super, bo będę miał mega blisko do tutaj, żeby się podłączyć tutaj ze wszystkim, z tym ochronnikiem przepięć, żeby to odległości były odpowiednie. Dobra, tyle na dziś. Dzięki i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.